tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Straż Pożarna nie będzie brała udziału w akcjach związanych z usuwaniem owadów bąkoskrzydłych, a to z powodu zbyt wielu zgłoszeń napływających do straży. W związku z tym komendant główny ustalił wytyczne, które wskazują, w jakich sytuacjach Straż Pożarna będzie interweniować. Choć przepisy obowiązują już 3 lata, wiele osób wciąż o nich nie wie. Co się stanie, jeśli jednak złożymy zawiadomienie do straży? Jeżeli z tego zgłoszenia będzie wynikało, że istnieje realne zagrożenie, to oczywiście jednostki Państwowej Straży i Ochotniczej Straży Pożarnych udadzą się na miejsce zdarzenia i po dokonanym rozpoznaniu podejmą działanie albo nie. To będzie właśnie uzależnione od tego, gdzie to gniazdo się będzie znajdowało i jakie tam będą przebywały osoby. W sytuacji, kiedy kierujący działaniem stwierdzi, że nie występuje bezpośrednie zagrożenie, to taka sytuacja zostanie przekazana właścicielowi lub użytkownikowi tego obiektu, w którym te działania są prowadzone i na podstawie artykułu 61 ustawy Prawo budowlane, ten właściciel, użytkownik będzie zobowiązany doprowadzić ten obiekt do takiego stanu, aby on był bezpieczny i mógł być odpowiednio użytkowany. Właśnie w takich sytuacjach będziemy zmuszeni do skorzystania z usług firm zajmujących się usuwaniem gniazd bądź rojów owadów. Numery telefonów można pozyskać ze Straży Pożarnej bądź z internetu.